Podstawowa rzecz, żebyśmy byli bardzo dobrze postrzegani na tych rynkach, bo wtedy my będziemy mieć nieporównywalnie łatwiej na te rynki wejść, niż jeżeli będziemy postrzegani, że tam jakiś tam kraj z Europy, którego mało kto zna. Z nie ich nie punktu wystarczy. widzenia z końca świata. Tak. Z końca świata. Ja. Ale to wróćmy do nas, bo yy, chciałem zapytać jeszcze o, o, o pandemię. Jeśli chodzi o spożycie, to w pandemii spożycie słodyczy wzrosło. 2,7% rok do roku według Nielsena. To znaczy, że Polacy tego zwyczaju spożywania, sięgania po, tych, po, po, po słodycze nie zmienili, jeśli chodzi o ilość. Znaczy zmienili nawet, nawet na plus. Ale jeśli chodzi o strukturę, czy... Zmieniły się jakieś przyzwyczajenia dotyczące jakiejś kategorii tych, 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 tych produktów, że coś tam w tym roku pandemicznym woleliśmy bardziej niż wcześniej, a coś troszeczkę mniej. Pan redaktor poruszył bardzo ciekawe zagadnienie. Pandemia bardzo mocno zmieniła nasze nawyki, ale w dużym stopniu również zmieniła nasze nawyki nie tylko konsumenckie, ale również zmieniła nawyki zakupowe. W ostatnim czasie nasze zakupy są znacznie, od czasu pandemii są znacznie krótsze. Kupujemy, kupujemy więcej produktów, które są nam znane. Wpadamy do sklepu, robimy większy koszyk zakupowy, biorąc te produkty, które, które znamy, do których mamy zaufanie, które są, już, które są już sprawdzone. Zmieniło się to również w nawykach konsumenckich są produkty, których kupujemy więcej, których mniej, ale to nie ze względu nawet na to, że ich może mniej kupujemy, ale na początku pandemii nie było okazji, żeby kogoś obdarzyć i przekazać na przykład jakąś tam upominek czy prezent w formie praliny. Nie było komunii, które generalnie są w roku ubiegłym, w tym roku już są, które można było gdzieś też jakąś tam słodycz podarować, ale za to nastąpił wzrost konsumpcji, tak zwany do, do dzielenia i dla siebie w domu. Kładziemy coś na stole i w momencie, kiedy jest kryzys, chcemy sobie zarobić jakąś, chociaż niewielką przyjemność. I tą pierwszą przyjemnością, która, która jest, to jest właśnie chapsnąć sobie coś dla poprawienia humoru. Moje nawyki, muszę Państwu powiedzieć, że też się zmieniły, jak wcześniej miałem inne ulubione słodycze, i to nie tylko nasze, bo też i konsumuję inne, a to w konkurencji, żeby zobaczyć, co, co robią. Czy robią lepsze, czy, yy, czy gorsze. Jak lepsze to wyzwanie, jak gorsze, no to, no to to jest dobrze. To znaczy, że nasze są bardzo, bardzo dobre. Oczywiście to nie jest subiektywna ocena, bo to tylko moja, i wyłącznie moja, ale ja zacząłem konsumować ogromne ilości gorzkiej czekolady. Mm -hmm. Codziennie, praktycznie jem pół tabliczki e, czekolady Goplana. A w ostatnim czasie też mamy w Lili O'Briens e, czekoladę 70%. -ową. I o, za, tak zaczynam na to patrzeć, mówię, to jest, to tak poszło razem, jak i o, COVID ze mną. Mm -hmm. Zmienił się mój o, mój nawyk, e, konsumencki. E, na co nie zwracałem wcześniej e, uwagi. O, no, czekolada gorzka ma też bardzo dużo o, walorów. E, między innymi może i dlatego ja jeszcze nigdy w życiu nie musiałem magnezu brać i nigdy w życiu jeszcze mi nie złapał skurcz. Nie? Ale rynek poszedł za, za pana intuicją, tak? tak? Rynek e, gorzkiej czekolady się znacząco e, zwiększył. Także pewnie nie jestem sam. Ciekawy. Ciekawe, A pan redaktor? No właśnie, ja się też zastanawiam, czy ja, czy ja zmieniłem jakoś, jakoś nawyki, ale chyba rzeczywiście ta gorzka czekolada. Taka, taka bardziej, bardziej czekoladowa tak, słuchaj, niż mleczka. to ja też jest prawda? dużo dobrych rzeczy. Dużo A, taki... A. A Michał? Ja tutaj jestem w ogóle uzależniony od słodyczy, no. więc muszę, no to każdy ma jakieś słabości, tak? No, więc to ja nie muszę, że moja jedyna, oczywiście, to jest, miejsce, jest zabrzmiało jakoś rozmowy. arogancko. Natomiast ja kocham słodycze, to, to wszyscy, którzy mnie znają, nawet pobieżnie to wiedzą, że... Więc, ale ja się z, z Tobą zgadzam, że, że mimo wszystko staram się tutaj jakby ten trend wyostrzony został przez COVID, ten zdrowotności, więc ja też tutaj dużo więcej tej, tej, tej wysokoprocentowej, ale faktycznie mniej to, żeby było, to nie, no, to, to, to dzielenie żeby coś było na stole, chociaż akurat u mnie bardzo szybko znika i tutaj konkurencja jest straszna. Także u nas gigantycznie wzrosła sprzedaż wafli familijnych, bo tam jesteśmy liderem rynkowym, jeżyków nie mogliśmy nadążyć praktycznie produkować, ale jeżeli chodzi o praliny, o praliny mieliśmy spadek, otrzymaliśmy śliwkę na łączowską. to może jest bardziej dla takiej konsumpcji, Byliśmy też jednym może z nielicznych producentów, którym nam się udało, albo udało, nie, to ta ciężka nasza praca przyniosła efekty, że nie spadliśmy też w napojach w roku, w roku ubiegłym tak mocno, jak spadał cały, cały rynek, ale to zasług pewnie jest wiele, pewnie jedną z nich to jest to, że nie wyłączyliśmy komunikacji, realizowaliśmy nasz Plan i o, odnieśliśmy w tym obszarze sukces. No, w tym roku już tego nie możemy powiedzieć, no, ale takie życie. Ale tak wracając, bo to też, co pan redaktor powiedział w kontekście, że, że rozmawiamy o tym, że w słodyczach też jest dużo czy zdrowych, no to przecież ten rynek słodyczy cały czas rośnie. I to nie jest kwestia tego, to chociażby percepcja związana z podatkiem cukrowym, że to jest niezdrowy. Segment rynku. Natomiast tutaj tak, to, 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 to na, jest na, absolutnie na, nie można wrócić do na, jednego worka. Ale te zdrowe, te zdrowe też nawet nie rosną, bo nawet woda o, nie wzrasta. Także Ale to my przełożyło my to się słysza, na całą, się ta, na całą no. kategorię napojów wszystkich. I co jest jeszcze ciekawe, o, bardzo mocno zaczęły wzrastać przyprawy. W momencie, kiedy rozpoczął się COVID, zaczęliśmy znacznie więcej, więcej gotować w, w domu. I, I to się nawet na mnie też przełożyło, że o, od czasu do czasu też coś ugotuje, o, przygotuje żona, żona zadowolona, od czasu do czasu pochwała. To jest wyróżnienie. Tak, żona, to jest kuchni, to jest, to jest kuchni żona. W kuchni, żeby żona pochwaliła, że coś nieprawdopodobne zrobiła. Nie? Porozmawiamy jeszcze o przyszłości. Tu już parę wątków padło, bo jedno to inwestycje. Widzimy, że. No... Polska gospodarka ma problem z inwestycjami, natomiast akurat tutaj branża produkcji słodyczy jest pewnego rodzaju wyjątkiem. Inwestowaliście w zeszłym roku więcej, dwa razy więcej zainwestowaliście niż średnia do, dla całej spożywki. Druga, to jest ten, wspominałeś też o przejęciach, też jest branża spożywcza, rynek słodyczy, z przypraw, bo to też jest kolejny rynek taki bardzo gorący, jeśli chodzi o, o to, jak y, przedsiębiorstwa szukają okazji, żeby kupić zdrowy biznes, bo to, to też mówiłeś na początku, też się to potwierdza u innych, że nie chcą kupować, przecież do restrukturyzacji, szczególnie bez w, w, własnych brandów i bez odpowiedniej I skali biznesu, rynkowej, oczywiście. I kolejnym wątkiem jest ten, ten konsument, y, czyli faktycznie wyostrzony przez COVID zmiany, zmiany w oczekiwaniach konsumenta, plus milenialsi, wiemy o tym, że na inne rzeczy patrzą, plus to wyostrzone na zdrowie, plus jeszcze mamy do tego y, te, 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 te sprawy związane z segmentem premium, tak, widzimy, jak ci na największy gracze, czy Mondelez, czy, czy Godiva deklarują, że chcą ten segment jeszcze bardziej rozwijać. On, on średnio rósł 2,5 2 razy w zależności od której i rozmawiamy. To to na przykład też patrząc na was, bo ja cały czas będę mówił o tej liderowaniu waszym, przepraszam, A, będę uparty, no, więc chociażby nawet biorąc pod uwagę, że mnie przekręcił, to sobie wezmę ściągi. European Candy Kettle Award za innowacyjność i wkład w rozwoju rynku słodyczy. Jesteście rozumiem jedyni w Polsce, czy Będziesz challenge'ował to, dziękuję. że powiedziałem, że jesteście liderem. <głos> <głos> Więc znowu szeroko, ale mimo wszystko, jakbyś mógł się z nami podzielić, co dalej. Tak, no dostaliśmy, dostaliśmy no to już trzy lata, dostaliśmy to, to wyróżnienie. No byliśmy pierwsi, pierwsi w Polsce, tym bardziej to, to buduje. To, co powiedziałem wstępnie na początku naszej rozmowy, że chcemy. Dawać do rynku produkty, które są innowacyjne, które są zgodnie z trendami e, rynkowymi, żeby rynek kreować, a nie, a nie naśladować. Oczywiście za tym e, no, muszą iść większe, większe środki na badania, na badania i rozwój. Polskie firmy jeszcze nie mają takich, e, takich środków, ale my zaczynamy je coraz to więcej przeznaczać ich, żeby znaleźć tą swoją o, przestrzeń. Bo, proszę Państwa, półka, półka nie jest y, z gumy, i jeżeli o, w sieci ma się pojawić 101 produkt, który jest identyczny do tych, które mają nieporównywalnie lepszą pozycję, no to trudno jest wywalczyć o, jakiś tam w tym torcie swój udział, a wręcz to jest niemożliwe. Dlatego trzeba o, szukać, trzeba podążać za trendami i. Szukać takich rozwiązań, żeby być pierwszym na rynku, żeby inni nas naśladowali, ale na to są potrzebne dosyć duże środki. No i byłoby dobrze, żebyśmy takie środki również o, mogli gdzieś mieć w jakichś programach, które są zarówno krajowymi, jak i Unii Europejskiej, żeby polskie przedsiębiorstwa mogły inwestować. Bo to jest, to będzie sukces całej branży, jak będziemy eksportować produkty, ale nie jako. Surowce, które są nieprzetworzone, tylko półprodukty, tylko, pół produkty, tylko produkty, które są bardzo głęboko przetworzone, bo wtedy jest trudno, żeby ktoś od razu ten produkt zastąpił. No bo jabłko, jakby, ślemy, no fajnie, ale można takie samo jabłko kupić z innego, z innego rynku. Natomiast jak jest produkt wysoko przetworzony, jest to dosyć, dosyć trudne. Ale poruszyłeś tym przykładem jabłka też, taki element związany z tą, i też wspomniałeś o tej inicjatywie, żeby było polskie, można się podpiąć pod europejskie, ale to z tym akcentem, a tak na jabłka sobie bardzo dobrze radzą. Tak, ale z drugiej strony sami wiemy, że to jest takie no commodity, mówiąc tak trochę, więc to też pokazuje jak w cudzysłowie wsparcie ze strony właśnie regulatora, czy, czy administracji, że ono też nie jest do końca chyba tak jednak przemyślane z perspektywy, gdzie my chcemy być w tym łańcuchu wartości. Ja się pokuszę o taką test. To pozwolę, że nie będę może z nią e, polemizował. Ale to nie, nie, nie po to, żeby też nie zabrzmiało tak na koniec, że mimo wszystko sukces jest bez. Ja, ja, ja powiem to też jak, jak rozmawiamy z przedsiębiorcami z innych krajów, i chociażby nawet w Afryce, żeśmy ostatni taki projekt, który w bogatym kraju afrykańskim realizowali, to Polska jest postrzegana jako absolutny sukces. I też żeśmy realizowali projekt nie w taki sensu Kataś. stricte bankowy, tylko właśnie w kontekście rozwoju sektora rolno-spożywczego, tak akurat było w Egipcie. To, to jakby Polska jest takim genialnym przykładem tej pozytywnej transformacji. No i nie przypadkiem jakby szukali właśnie nie przykładu holenderskiego czy francuskiego. Z całym szacunkiem do ogromnej ich zdolności do generowania wartości dodanej na tej produkcji, która, która jest lokalnie w tych, na tych rynkach wytwarzana. Ale Polska jest tym przykładem tej genialnej transformacji. Więc my tego tutaj też nie doceniamy. Chociaż, tak jak mówisz, no to rynek, no, rynek stoi spożycie. w miejscu. Musimy, no, no, rynek spożywczy, można, no. ja, można powiedzieć, że bez mała jest liderem, liderem eksportowym. Wartości wszystkich, eksportu. Tak. Wartości eksportu wszystkich, wszystkich branży. No i to, jest, i to jest ważne, bo wtedy mamy tą siłę, siłę napędową. O, możemy już jesteśmy inaczej postrzegani, o, możemy znacznie więcej inwestować. Inwestować w bardzo nowoczesną technologię, żeby mieć dużo, dużo przewag. Pamiętajmy o tym, że. Dzisiaj jeszcze możemy konkurować niskim kosztem pracy, ale rąk, ale rąk do pracy ma... brakuje, hmm. także najlepiej jakby to regulował też uh, rynek, żeby nie było to ustawowo. Ale musimy też stworzyć odpowiednie warunki. No nie może być w Polsce prąd najdroższy w Unii Europejskiej, no bo wtedy nie będziemy, nie będziemy konkurencyjni. Także tutaj mamy, jako kraj mamy ogromne, ogromne wyzwanie. O, pewnie Jeszcze wiele innych jest, ale to nie nam pewnie te tematy poruszać. My jako firma, jako Kolian będziemy bardzo intensywnie starać się rozwijać nasze marki na wielu rynkach, ale nie na wszystkich rynkach świata, bo nie mamy takiego potencjału. Teraz naszym głównym celem, jakim jest, to jest rynek brytyjski, mimo że już poza Unią Europejską, ale nieźle sobie radzimy. Mamy tam w roku. W tym roku mamy, według badań Nielsena, 17% wzrost, y, o, o, także bardzo nas to cieszy. Lili O'Brien fantastycznie sobie o, radzi. Będziemy starać się też te produkty sprzedawać na, na, inne, na inne rynki świata. Także będzie to już trochę taka inna forma niż była do tej pory, że produkt, który nie, był w, który nie będzie wyprodukowany w Polsce, będziemy na przykład sprzedawać na inne rynki, które są już w naszej, w naszej sieci sprzedażowej i będziemy starać się te produkty rozwijać, ale w dużym stopniu i przede wszystkim stawiamy na polskie produkty. Mamy dużą, bardzo szeroką gamę docenionych przez polskich konsumentów, to myślę, że również one zostaną docenione przez konsumentów międzynarodowych i ten model będziemy może nie jeden do jednego starali się przekładać na... Rynki, rynki międzynarodowe, również podążać za trendami, trendami uh, międzynarodowymi, tak jak mamy. W Hurdy Detal o, chcemy naszym konsumentom, no, bo nie wiem, czy mogę pokazać, bo to będzie pewnie... Mogę? Czy Wszystko nie mogę? Tak, jesteśmy w Hurdy Detal. W Hurdy Detal, nie? No, to na, na okładce jest akurat nasz produkt Zero. Promujemy tak, żeby nasi rodacy mogli konsumować, jeżeli mają takim, taką potrzebę. Zdrowszy, zdrowszy produkt z Kubą Wojewódzkim jako twarz tej, tej marki i te działania idą dosyć, dosyć mocno, ale no nie mamy sprzyjającego rynku, bo w tym roku wiemy, że podatek a w dodatku jeszcze chyba najchłodniej chłodny dosyć był maj i, i, i kwiecień, ale myślę, że bez problemu sobie w jakiś sposób z tym, z tym poradzimy. Natomiast to, co warto jeszcze może tak na zakończenie, na zakończenie o, dodać, czym będzie silniejsza polska gospodarka, tym łatwiej nam będzie wszystkim działać na rynkach eksportowych. Ja bym się jeszcze o jedną rzecz pokusił, zanim skończymy. Przepraszam. No, taka była piękna puenta, ale... Ale ten, w kontekście zauf... też pozytywnym, że myślę, że tutaj y, 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 jesteście też świetnym przykładem, że na rynku dojrzałem, bo oprócz, powiedzmy, nie wiem, Szwajcaria, Wielka Brytania w kontekście rynku słodyczy, to jest bardzo dojrzały rynek, że firma z Polski potrafi sobie tam bardzo dobrze radzić, więc to też nie jest tak, że... Pomimo, sam też wspomniałeś o tym, że to jest trudny rynek z perspektywy właśnie, że, że, że firma z Polski to też... Y, w kontekście tej puenty, żeby ona była pozytywna, bo tam w pewnym momencie mieliśmy takie zawahanie, e, świetnie sobie poradziliście. No mówię, no dane Nielsena, no są wyniki badań. Kropka. To może dodam no. jeszcze, żeby była jeszcze jedna <grym> dobra puenta, To Jesteśmy w takim e, zrzeszeniu Family Business Network. To jest zrzeszenie firm rodzinnych, które zrzesza w Polsce chyba 70 firm, jak dobrze pamiętam. I my wzajemnie, wzajemnie Wymieniamy się naszym doświadczeniem, naszym wiedzą, często i kontaktami staramy się, staramy się budować też jakieś tam wspólne, o, wspólne zaplecze, które też daje nam dodatkową wiedzę, że jak ktoś popełnił jakiś błąd, my już go nie popełniamy, bo pamiętajmy, że najłatwiej prowadzić jest eksport na tych rynkach, które są blisko nas i rozwijać te rynki. Jeżeli coś jest bardzo, bardzo daleko, no to z inna strefa czasowa, to już trzeba mieć naprawdę duże zasoby, Total duże biznes. kompetencje i żeby je rozwijać. My też sprzedajemy na te, na te rynki, ale dla nas istotniejsze jest, żebyśmy byli znacznie silniejsi to, co jest w promieniu 4 godzin lotem samolotem, a nie o kilkanaście i inna strefa, inna strefa czasowa, bo to Często też te kraje, które są blisko nas, mają zbliżone, bardzo mocno zbliżone też i gusty konsumenckie. A to jest niesamowicie, niesamowicie istotne. O sukcesach, wyzwaniach i ekspansji prezes Jan Kolański, prezes firmy Kolian. Bardzo dziękujemy, panie prezesie. Dziękuję, panie rektorze, dziękuję, panie nauwiec. Rozmawiali Państwu. Michał Siwek, BNP Paribas i Wojciech Szerą. Kłaniamy się nisko. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Thank you